Podejrzanym o przeprowadzenie zamachu nożem, zabiciem trzech osób oraz ranienia pozostałych ośmiu jest 26-letni Syryjczyk który w 2022 roku miał przybyć do Niemiec, złożyć wniosek o przyznanie azylu, po czym zostać umieszczony w specjalnym ośrodku dla migrantów, notabene niedaleko miejsca zamachu. Sprawca miał sam zgłosić się na policję i przyznać się do przeprowadzenia zamachu w imieniu Państwa Islamskiego. Według nieoficjalnych doniesień miał on podejść do szukających go funkcjonariuszy, cały brudny i zakrwawiony, i powiedzieć, że to on jest tym, kogo szukają. Niemieckie siły specjalne przeprowadziły szturm na ośrodek dla migrantów, który mieści się niedaleko miejsca tragicznych wydarzeń. Do tego miejsca doprowadził ich pies tropiący, zatrzymali tam kolejne dwie osoby. Póki co prokuratura bada jaki związek miały one z zamachem, na razie wiadomo, że jeden z nich miał rozmawiać z zamachowcem chwilę przed. Przypomnijmy, że do barbarzyńskiego ataku doszło w piątek 23 sierpnia Solingen w zachodniej części Niemiec, gdzie trwał festiwal. Między uczestnikami wydarzenia pojawił się agresywny mężczyzna z nożem, który zaczął krzyczeć, że zadźga wszystkich i rzucił się z nożem na przypadkowych ludzi i celował w ich gardła krzycząc z kolei znane dla muzułmanów hasło, którego nie tutaj wypowiadał. Wkrótce do ataku przyznało się państwo islamskie, który twierdzi, że zamachu dokonał ich żołnierz w zemście za muzułmanów w Palestynie i w innych częściach świata. Sprawca to 26-letni syryjczyk Ise Al-Ha, który mieszkał w ośrodku dla migrantów znajdującym się 300 metrów od miejsca zdarzenia. Według niemieckich mediów przyjechał on do nich pod koniec grudnia 2022 roku i złożył wniosek o azyl. Nie był on znany policji. Nie było żadnych informacji o jego kontaktach z państwem islamskim. Tymczasem policja znalazła też 150 metrów od miejsca zamachu nóż, którym posługiwał się prawca śledztwo trwa